Wydaje się wam, że wiecie, co to jest telemark? Myślicie, że zawsze skakano stylem V? Zgadlibyście, kim z zawodu jest Adam Małysz? Skoki narciarskie. Zacznijmy od telemarka. Otóż telemark to nie tylko sposób lądowania polegający na wysunięciu jednej nogi. Telemark to kraina w Norwegii, gdzie narodziły się skoki narciarskie i to właśnie od tej krainy nazwano opisany sposób lądowania. Skoki powstały na początku XIX wieku. Rekord świata w długości skoku w 1808 roku to 9,5 metra. Równo 100 lat później zostały rozegrane zawody w Polsce. W naszym kraju pierwszy rekord wynosił 37 metrów. Obecnie najdłuższy skok, raczej lot narciarski, wykonał Stefan Kraft w 2017 roku. Przeleciał wtedy 253 metry. Technika skoków zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat. Na początku skakano na stojąco, wymachując rękami. W ten sposób udawało się pokonać maksymalnie 30-40 metrów. Kolejną pozycją było pochylenie się do przodu bez machania rękami. Wysuwano je przed siebie, trochę jak latający Superman. Tym stylem skakano tuż po wojnie. Następną zmianą w pozycji skoczka było trzymanie rąk blisko ciała i tak skacze się również do dzisiaj. Jeśli chodzi o nogi, to skakano w rozkroku, a potem trzymając nogi równolegle. Dopiero pewien Szwed zaczął skakać stylem V, którego używa się obecnie. Niestety w jego czasach, choć skakał najdalej, był karany przez sędziów ujemnymi punktami za błędną postawę. Co ciekawe, podobno pierwszą osobą, która skakała w stylu V, był Polak, Mirosław Graf. Jednak nie został uznany za prekursora. No cóż, czasem historia pomija naszych rodaków. Skoczkowie na obecnych skoczniach rozpędzają się do dość wysokich prędkości. Na obiektach mamucich jest to prędkość nieznacznie przekraczająca nawet 100 km na godzinę. Osiągnięciu takiej prędkości sprzyja masa skoczka, jednak to nie jest tak, że im cięższy skoczek, to dalej poleci, gdyż cięższy bardziej wytraca swoją prędkość, na przykład w momencie odbicia. Waga skoczków narciarskich podlega pewnym ograniczeniom. Nie limituje się tutaj jednak największej wagi, a najmniejszą. Przykładowo, jeśli skoczek ma 180 cm wzrostu, nie może być lżejszy niż 60 kg. Jest to podyktowane względami zdrowotnymi, gdyż były czasy, kiedy skoczkowie popadali w anoreksję. Na koniec ciekawostka o naszym najbardziej znanym skoczku. Adam Małysz ukończył szkołę zawodową ze specjalnością blacharz-dekarz, a obecnie dzierży kilka polskich orderów za wybitne osiągnięcia w sporcie. Warto nadmienić, że Adam Małysz po tym jak skończył karierę skoczka, zaczął ścigać się w rajdach samochodowych. W 2012 roku zdobył nawet tytuł międzynarodowego mistrza Polski i Czech. To już koniec ciekawostek o skokach narciarskich. Jeśli chcecie więcej tego typu animacji, zasubskrybujcie nasz kanał. To na pewno zmobilizuje nas do dalszej pracy.